Panowie, jesteście debiutantami w Cafe Football, także powiedzcie, co się u was teraz dzieje po zakończeniu piłkarskich przygód. Wiemy, że Grzegorz zmienił tę branżę z wędliniarskiej, bo mówili na ciebie w czasie kariery kiełbasa, teraz bardziej takie zasoby energetyczne, tak? No, myślę, że tak. No, prowadzimy rodzinną firmę i na razie tym się zajmujemy. Węgiel. Węgiel, tak? Tak. Czy to cały czas jest w cenie węgiel? Bo wiemy, że teraz chyba trzeba budować te wiatraki bardziej, bo ustawa antysmogowa wejdzie, to nie wiem, czy ten biznes będzie się kręcił. Na razie jest i na razie się kręci. I bardzo drogi. I bardzo drogi. Najwyżej się przerzucą na pelet. Drogi i ciężki do dostania. O! Ty miałeś, Grzegorz, jakieś takie aspiracje szkoleniowe, bo tak mi się wydaje, że byłeś stworzony, znając twoją taką, powiedzieć, twoją charakterystykę do prowadzenia jakiegoś zespołu, tak pewnie trochę w stylu Janusza Wójcika świętej pamięci, gdzieś ta motywacja u ciebie byłaby na podobnym poziomie. Bardzo mnie to nie ciągło, żeby być trenerem. Wolałem gdzieś tam jeszcze pograć sobie, dopóki zdrowie pozwala, i nie interesowało mnie to bardzo.